Proszę Państwa, skóra to niewątpliwie największy narząd. Należy też pamiętać, że poza efektem estetycznych walorów fizjologicznych, to jest bardzo dobrze unaczyniony i dodatkowo unerwiony narząd. Zwróćcie Państwo uwagę, że w skórze znajdują się wyspecjalizowane i tak zwane wolne zakończenia nerwowe, co niewątpliwie powoduje o tym, że odczuwanie bólu przez skórę jest bardzo dobrze rozbudowane. Dwa podstawowe kompartmenty, jeżeli chodzi o skórę, a więc to, co na skórze właściwie się znajduje, więc jak sama nazwa mówi, naskórek i skóra właściwa, pochodzenie mezenchymalne, pochodzenie ektodermalne, o tyle różne, że niewątpliwie te kompartmenty absolutnie ściśle ze sobą połączone poprzez błonę podstawną odgrywają dwie odmienne role. Jeżeli chodzi o zdrową skórę, to najważniejsza rzecz z tego slajdu, proszę Państwa, to fakt, że tak wygląda warstwa podstawna naskórka, gdzie znajduje się oczywiście warstwa komórek rozrodczych z melanocytami, o których będę dalej mówiła w części dalszej wykładu, i różne warstwy, warstwy podstawne, warstwa kolczysta, ziarnista i wreszcie warstwa rogowa. Warto pamiętać, że czas przejścia keratynocytu, a więc komórki naskórka od warstwy podstawnej do złuszczenia się w warstwie rogowej trwa średnio 4 tygodnie i fakt przebywania w pełni dojrzałych, zróżnicowanych keratynocytów, które w warstwie rogowej nazywamy korneocytami pozbawionymi jądra komórkowego, to jest 2 tygodnie. I chociaż mogłoby się wydawać, że to są komórki martwe, bo od warstwy ziarnistej nie zawierają jądra komórkowego, to warto pamiętać, że warstwa rogowa to jest połowa życia keratynocyta. Dlaczego? Dlatego, że on w warstwie rogowej pełni bardzo ważną rolę. To jest rola właśnie decydująca o tym uszczelnieniu naszego systemu, jeżeli chodzi o skórę, jeżeli chodzi o wnętrze naszego organizmu i fakt, że chroni nas ta warstwa rogowa przed wnikaniem substancji egzogennych, jak również wyparowywaniem wody. A więc 4 tygodnie i połowa z tego życia przypada na warstwę rogową, a zazwyczaj mówi się, że to warstwa martwych komórek. Natomiast tu należy pamiętać, że warstwa niewątpliwie najbardziej komórek wyspecjalizowanych. Proszę Państwa, tam była skóra zdrowa, natomiast tu przykłady skóry chorej z odczynem zapalnym, który niewątpliwie ze skóry właściwej istotnie wpływa na wygląd naskórka i jego funkcjonowanie. I w dermatologii to jest wyprysk, albo inaczej stan zapalny skóry, albo jeszcze inaczej egzama. Z takimi terminami się Państwo spotkacie, natomiast to trochę dla zobrazowania, na ile ten naskórek różni się w sposób znamienny, a tak naprawdę jego ocena stanowi istotny element diagnostyczny w dermatologii. I przykład choroby, o której mówił przed chwilą pan profesor Owczarek, to jest właśnie ten element nieprawidłowej warstwy rogowej, ten efekt ektodermalny, który wydaje się, że jest tą niewątpliwie dużą przyczyną, jeżeli chodzi o etiopatogenezę atopowego zapalenia skóry. I tak wygląda pacjent, który ma ciężkie atopowe zapalenie skóry z bardzo nasilonymi, zapalnymi zmianami, ale dodatkowo z bardzo charakterystycznym dla tej choroby, jakim jest AZS świądem i oczywiście zmianami wynikającymi z pogrubienia warstwy rogowej i takie zmiany nazywamy zliszajcowaceniem. Proszę Państwa, dermatologia, jeżeli chodzi o opis zmian skórnych, tak naprawdę powoduje, że wiele chorób wygląda do siebie podobnie. Dlatego tak ważna jest diagnostyka różnicowa chorób w dermatologii, bo to oczywiście determinuje odpowiednie leczenie, rokowanie, jak również ma wpływ na skuteczność leczenia. I dla przykładu pacjent, który wrócił, proszę Państwa, w okresie jesienno-zimowym w Polsce, to był styczeń, po pobycie w słonecznej części świata, a więc wrócił z miesięcznego pobytu w Ameryce Południowej i kilka dni po tym powrocie wystąpił wysiew takich zmian rumieniowo-obrzękowych, niektóre w układzie takim trochę tarczy strzelniczej, niewątpliwie w okolicach naświetlanych, ale nie tylko, te zmiany również sięgały na plecach do okolic bardziej zasłoniętych i tutaj ta biopsja nieodłącznie jest związana z tym, żeby temu pacjentowi dać odpowiednie rozpoznanie. Tak wygląda, proszę Państwa, nieprawidłowo funkcjonujący i różnicujący, uszkodzony pod wpływem słońca, niewątpliwie w wyniku nadwrażliwości tej skóry na promieniowanie ultrafioletowe naskórek i to, co Państwo widzicie, to jest odmiana
podostrego skórnego tocznia rumieniowatego, a po włączeniu odpowiedniego leczenia pacjent szybko uzyskał remisję zmian skórnych i po zastosowaniu leczenia adiuwantowego pozostał w remisji odpowiednio długiej. Proszę Państwa, twarz, oczywiście trądzik różowaty, trądzik zwykły w zależności od wyglądu zmian, w zależności od wieku pacjenta, ale to są, proszę Państwa, choroby, które również należy brać z racji lokalizacji na twarzy i jeżeli chodzi o lokalizację, skóra również w dermatologii wyraża bardzo ważną cechę poprzez lokalizację. Niektóre choroby mają pewne predylekcje do określonych okolic i ten fakt jest bardzo istotny w diagnostyce różnicowej i w postawieniu odpowiedniego rozpoznania i dla przykładu przedstawię Państwu pacjentkę 90-letnią, 91-letnią, zmiana na policzku rumieniowo-złuszczająca, jednostronna, leczona jako wyprysk, absolutnie bez żadnego sukcesu, istotnie wpływająca ta zmiana, jeżeli chodzi o stan zapalny na skórze, na funkcjonowanie oka, na wywinięcie powieki dolnej, tak zwany ektropion. I okazuje się, że to nie był żaden wyprysk, proszę Państwa, to było tak nietypowe rogowacenie słoneczne z nasilonym odczynem zapalnym i po zastosowaniu odpowiedniego leczenia, bynajmniej nie sterydami, tutaj uzyskano całkowite wygojenie i wyleczenie zmian. I inny przypadek pacjentki młodszej, pacjentki 35-letniej z taką zmianą rumieniową, dość dobrze odgraniczoną w dolnej części policzka prawego. Z wywiadu zmiana ta była leczona wcześniej na szczęście jednokrotnie laserem CO2, co mogło wpłynąć na taki białawy kolor w dermoskopii zmian, które mogły być związane z pewnym bliznowaceniem po zastosowaniu lasera ablacyjnego CO2. Natomiast to, co nietypowe dla wieku pacjentki, a bardzo charakterystyczne dla tej zmiany skórnej, to oczywiście bardzo poszerzone, atypowe naczynia krwionośne i w takich przypadkach niewątpliwie tutaj jest kluczowe rozpoznanie, żeby wiedzieć co dalej ewentualnie z taką zmianą zrobić. Pobiera się reprezentatywny wycinek skóry, gdzie w powierzchownych wycinkach widać niewątpliwie te poszerzone naczynia obserwowane w dermoskopii i w obrazie klinicznym, natomiast w głębokim fragmencie biopsji, jak Państwo widzicie, on jest tutaj, a więc dość głęboko w skórze właściwej widać utkanie raka podstawno-komórkowego w odmianie naciekającej. Dlaczego Państwu pokazuję ten slajd? Dlatego, że on jest ważny z klinicznego punktu widzenia i jasno mówię o tym, że nowotwory skóry, które zazwyczaj dedykowane są albo występują w starszej grupie wiekowej, tak naprawdę kryteriami wieku się absolutnie nie rządzą. Kilka zdań na temat melanocytów. To są komórki, które oczywiście biorą udział za to, jaki kolor skóry mamy, ale nie tylko skóry, tęczówki, też kolor włosów. I melanocyty mają bardzo charakterystyczny morfologiczny wygląd, jeżeli chodzi o wycinek skóry. Są pochodzenia ektodermalnego, a więc tak jak komórki naskórka, pochodzą z cewy nerwowej, to jest powód, dla którego są dendrytyczne i do tego naskórka dążą w życiu płodowym i to jest powód, dla którego właśnie one występują w warstwie podstawnej i odpowiadają za przekazanie melaniny do otaczających ich keratynocytów. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o zjawiska związane z proliferacją komórek barwnikowych w skórze, a więc melanocytów, to oczywiście efektem tych proliferacji są znamiona, czyli potocznie nazywane, prawda, pieprzyki, które w dermatologii w zależności od tego, gdzie się lokalizują w zwiększonej ilości melanocyty, dzielimy na kilka zasadniczych typów. Są również takie typy znamion, gdzie melanocyty występują wyłącznie w skórze właściwej i klasycznym przykładem jest znamie błękitne, dla którego taka proliferacja dermalna melanocytów jest patognomoniczna. Natomiast jeżeli chodzi o melaninę, to jest przykład opalonej skóry, która oczywiście zwiększa swoją pigmentację, dochodzi do aktywacji melanocytów i ta melanina układa się w bardzo jakby typowym miejscu, mianowicie układa się nad jądrami keratynocytów, jak również nad jądrem melanocyta po to, żeby ochronić DNA komórek przed onkogennym wpływem promieniowania ultrafioletowego. I wszystko by było dobrze, gdyby nie fakt, że my już w tej chwili wiemy, że melanina wcale, proszę Państwa, nie jest doskonałym fotoprotektorem.
Co to znaczy? To znaczy, że melanina nie jest fotostabilna, to znaczy, że pod wpływem pochłoniętego promieniowania ultrafioletowego ulega ona wzbudzeniu i okazuje się, że właśnie to wzbudzenie melaniny odpowiada później za to, że ona oddaje swoją energię wzbudzenia i sprzyja mutacji DNA. I to sprzyjanie tej mutacji DNA tutaj występuje w keratynocytach, a to prowadzi do raków skóry, ale również w melanocytach i to prowadzi do, proszę Państwa, do powstania czerniaków. A więc to jest jeden z powodów, dla których duża dawka promieniowania słonecznego albo niedostosowana odpowiednio do fototypu skóry decyduje o wystąpieniu, o ryzyku wystąpienia czerniaka w przyszłości. I to, że czerniak najbardziej typowo występuje w miejscach narażonych na ostre ekspozycje słoneczne, tak jak u mężczyzn na plecach, u kobiet na kończynach dolnych, to my wiemy i dermoskopia jest tutaj niewątpliwie rozstrzygająca, że to nie jest nic innego jak czerniak, o tyle występują czerniaki akralne i te są bardziej podstępne, bo one z wpływem promieniowania ultrafioletowego wiele wspólnego nie mają. To jest przykład czerniaka, który występuje i zaczyna się od macierzy paznokcia, wywędrowuje potem na otaczające tkanki i daje taką właśnie charakterystyczną, nieregularną, brązową, jasno-brązową, ciemniej brązową tutaj plamę. Natomiast to, co Państwo widzicie, to jest czerniak akralny. I co do wieku, zazwyczaj uważa się, że czerniaki akralne występują po 60 roku życia. Tu jest przykład, przepraszam, pacjentki, u której zmiany występowały na paluchu i z czasem doszło do zajęcia skóry wokół absolutnie zmienionego, zniszczonego przez naciek czerniaka paznokcia. Proszę Państwa, czerniak może w dermatologii imitować wszystko, my to wiemy, a im więcej się pacjentów w dermatologii ogląda, tym bardziej, myślę, dermatologia uczy pokory i to jest przykład pacjenta 87-letniego, a więc leciwego, ale w bardzo dobrej kondycji fizyczno-psychicznej, który zgłosił się na szczęście z powodu takiej zmiany, wydawałoby się niewinnie wyglądającej na bocznej powierzchni stopy prawej. W opisie histologicznym jest napisane, że zmiana ta występuje od 2 lat, nie odpowiada na miejscowe leczenie glikokortykoidami, tylko steroidami, a skoro nie odpowiada, to wypryskiem na pewno nie jest. I jak się jej dobrze przyjrzeć w dermoskopii, to rzeczywiście widać, prawda, ostre odcięcie takiej zmiany uniesionej, blaszkowatej, rumieniowej i obok taki brązowy, nieregularny charakter zmian. I w wycinku, który pobrano diagnostycznie absolutnie, że tak powiem, na zasadzie, no co to może być, okazuje się, że tak wygląda, proszę Państwa, czerniak akralny. Bezbarwnikowy niewątpliwie i dodatkowo w takiej podstępnej postaci wyprysku. A więc tutaj dermatologia wymaga od nas rzeczywiście dużej staranności diagnostycznej. I przykład, proszę Państwa, pacjenta dokładnie sprzed kilku tygodni, a tu nawet widać jeszcze maskę z powodów oczywistych epidemii koronawirusem. I to jest pacjent, który w 2016 roku miał, proszę Państwa, wycinanego czerniaka. Czerniaka we wczesnym stopniu zaawansowania, to było PT1A, pacjent nie wymagał diagnostyki węzłów wartowniczych, wymagał docięcia blizny i ten czerniak był zlokalizowany w miejscu przewlekle eksponowanym na słońce, na ramieniu lewym. Oczywiście plecy u takich pacjentów w badaniu dermoskopowym są dużym wyzwaniem, dlatego że widać, prawda, wiele różnych zmian barwnikowych i odbarwienia, i brodawki łojotokowe, i zmiany właśnie po wcześniej usuwanych metodą krioterapii brodawkach łojotokowych. Natomiast jak się dobrze, proszę Państwa, tym plecom przejrzeć, to jest jedna zmiana, która zwróciła mój niepokój. To tak ta zmiana wyglądała, wielkości dosłownie kilku milimetrów za typowymi naczyniami. Zmiana, która mówiła, że może być zmianą melanocytową, ale być może takim dziwnym naczyniakiem w tym miejscu, trudno powiedzieć. W końcu to jest pacjent po 80 roku życia. Natomiast w tej chwili, z dnia wczorajszego, już mamy wynik tej biopsji, że najprawdopodobniej jest to przerzut czerniaka. I myślę, że to jest takie podsumowanie wykładu mojego poprzednika, pana profesora, który jakby podkreślał rolę tej wczesnej diagnostyki czerniaków i oczywiście faktu, że my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak dalej będzie taki pacjent z wywiadem czerniaka chorował, a u tego 4 lata po wycięciu zmiany na ramieniu mamy najprawdopodobniej przerzut, a więc jest to pacjent niewątpliwie do dalszej diagnostyki i ewentualnie do leczenia adiuwantowego, gdyby się okazało, że nie jest to u pacjenta jedyny przerzut. To tyle, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o to, że skóra mówi, ale żeby ten język zrozumieć, trzeba tutaj rzeczywiście no, tą wiedzę, pewną doświadczenie, ale też niewątpliwie pokorę mieć. Także dziękuję za tą część, jeżeli chodzi o skórę.